Gościem jest Anna Ziobro, pisarka. Napisała takie książki jak Brakujący obrazek, Za ścianą ciszy, Tysiąc kawałków. Aniu, opowiedz coś, jak to się zaczęło w ogóle z twoim pisaniem? Tak naprawdę to bardzo długa przygoda. Ona się zaczęła, można powiedzieć, dawno i niedawno, bo pisanie zawsze było blisko mnie. Ja nawet tak czasem żartuję, że najpierw nauczyłam się pisać, a dopiero nauczyłam się płynnie czytać, bo czytać długo nie lubiłam sama, raczej szukałam, żeby ktoś czytał mnie. Natomiast pisanie polubiłam już odkąd nauczyłam się to robić. Najpierw gryzmoliłam sobie jakieś opowiadania, komiksy, pamiętniki, historyjki, nawet z kolegą i koleżankami prowadziliśmy osiedlową gazetkę, więc zawsze sobie coś tam pisałam. Później, tak pod koniec ósmej klasy, zaczęłam pisać bardzo namiętnie wiersze. Do dzisiaj mam ich około setkę w swoich szufladach, w takim, jak ja to mówię, domowym archiwum. I to wszystko trwało tak naprawdę przez całe liceum, a później przyszło prawdziwe życie. Studia, praca, rodzina i gdzieś tam to pisanie tak, przestało mi wystarczać na nie czasu, nie miałam motywacji i gdzieś to wszystko odeszło, aż w końcu tak zupełnie niespodziewanie w takim momencie życia, kiedy wydawało mi się, że już nie mam czasu na w ogóle nic dodatkowego, pojawił się pomysł na tę oto książkę, mój debiut, Tysiąc kawałków, a konkretnie pomysł na głównego bohatera, który zaczął żyć bardzo intensywnie w mojej głowie. Nie od razu siadłam do pisania, bo tak sobie myślałam, że to jest niemożliwe przy takim zabieganym trybie życia, pracy na dwóch etatach, małym dziecku, że to się nie uda. Ale w końcu siadłam do komputera, stwierdziłam, że napiszę może jakieś opowiadanie. No jak zaczęłam pisać, to po prostu przepadłam totalnie. Wyszło nie opowiadanie, tylko taka książeczka, która ma ponad 350 stron, także kawał tekstu. No i można powiedzieć, że z tą książką wszystko się zaczęło, bo jak skończyłam, to wiedziałam, że na tej jednej się nie skończy. No a też powiedz, bo tu się tam pisze, że zajmuje się też korektą, tłumaczeniem. Tak, to jest moja praca zawodowa. Ja jestem, tak sobie lubię żartować, takim dinozaurem, bo większość moich znajomych czy członków rodziny już zmieniała pracę kilka razy, a ja tydzień po skończeniu studiów trafiłam do biura tłumaczeń i jestem tam do dziś już ładnych 13 lat i zajmuję się właśnie tłumaczeniami, czasem też korektą, czasem redakcją tekstów, ale to są teksty zupełnie inne niż te, które ja piszę, bo to są różnego rodzaju dokumenty, różne artykuły naukowe do publikacji, także nie jest to proza, nie jest to, nie są to powieści. No a też tam czytałam, że ta książka Za ścianą ciszy to opowiada o Idzie. Może coś powiesz o tej Idzie, o tej bohaterce? Mhm. Ja ogólnie bardzo lubię poruszać trudne tematy w swoich książkach. Takie, które czasem lubimy nawet zamiatać pod dywan, spychać gdzieś tam na margines. Wolimy się na nich nie skupiać, nie dostrzegać. Ja po takie tematy sięgam, żeby właśnie w takiej lżejszej formule, jaką jest powieść obyczajowa, przybliżać je jednak czytelnikom. I tutaj, tak jak powiedziałaś, Za ścianą ciszy, to jest opowieść o dziewczynie, która ma problemy ze słuchem, urodziła się jako niepełnosprawne słuchowo dziecko i później ta jej choroba postępuje. Nie ma przez to łatwo w życiu, bo zmaga się z różnymi takimi barierami, które są obiektywnie po prostu występują u takich osób z zaburzeniem słuchu, ale też mierzy się z barierami, które narzuca jej społeczeństwo, bo jest nieakceptowana przez swoich rówieśników, spotyka się z takim bardzo często złym traktowaniem ze strony koleżanek czy kolegów. I to ją poniekąd kształtuje. Nie tyle ta jej choroba, co właśnie ta niechęć ze strony społeczeństwa. No później tak naprawdę poznajemy tę bohaterkę,
na dwóch płaszczyznach, jako dorosłą kobietę, ale później są powroty do jej przeszłości, do tego, jak była dzieckiem, jak później była nastolatką i jak właśnie ta niepełnosprawność wpływała na jej życie. Także to jest taki ciężki temat. Trochę się obawiałam, jak zostanie odebrany przez czytelników, bo jednak przynajmniej ja nie spotkałam się z żadną inną powieścią, która poruszałaby właśnie problem niepełnosprawności słuchowej, ale czytelnicy w większości docenili właśnie ten niełatwy temat i dostaję sygnały, że warto też mówić o takich rzeczach. No bo tu widziałam, że masz dobre, Aniu, recenzje tej książki, tego. Tak, jest sporo recenzji od czytelników, którzy nie znają tego problemu bezpośrednio, ale też od takich, którzy albo sami się z nim mierzą, albo mają w swoim otoczeniu osobę niesłyszącą lub niedosłyszącą. Trafiły się, kilka niepochlebnych się też trafiło, ale jednak w przeważającej większości jest to pozytywny odbiór. No i to mnie cieszy bardzo, bo uważam, że ten temat jest ważny. Chciałabym, żeby ta książka dotarła do jak największego grona czytelników, żeby też coś dla siebie z niej wyciągnęli, żeby może właśnie poznali ten problem, zastanowili się nad nim. Więc tak. Nie tylko cieszą mnie te opinie z tego powodu, że jako autorka książki, ale też, że właśnie ludzi interesują jednak te ciężkie tematy, że to nie jest tak, że się ich boją i że totalnie nie chcą sięgać po takie książki. No a powiedz, jaką teraz piszesz książkę? Czy chciałabyś napisać jeszcze? Teraz na razie trochę żyję tą moją najnowszą powieścią, Brakujący obrazek, która ukazała się w październiku. I chociaż już od premiery upłynęło trochę czasu, w sumie 5 tygodni, to jednak jeszcze się dużo dzieje właśnie związanego z tą książką, więc no, w tej chwili przede wszystkim cieszę się tym, co jest, tym, że czytelnicy sięgają po moją najnowszą powieść, ale jednocześnie też pracuję nad kolejną, bo wiadomo, że to jest długi proces i szybko się samo nie napisze. Też nie będzie to łatwy temat, też będzie to taki dość problematyczny bohater ze swoimi chorobami, trudnościami, ale mam nadzieję, że całość wyjdzie przystępnie i ciekawie dla czytelników. Myślę, Aniu, że dobrze, że chcesz pokazać różne niepełnosprawności, problemy, do niejednych może nawet dotrze to. No właśnie taką mam nadzieję, bo tak jak mówię, czasem nie lubimy o tych problemach słuchać, nie lubimy czytać i pewnie jeśli dostajemy informacje na temat chorób czy niepełnosprawności w jakichś książkach naukowych, to są one trudniej przyswajalne. Natomiast no, powieść obyczajowa to jest taki lżejszy gatunek, przystępniejszy dla wszystkich czytelników, niezależnie od wieku, płci, tego, co robią w życiu codziennym, dlatego staram się to wykorzystać właśnie w ten sposób, żeby stworzyć książkę, która przybliży problem, skłoni do refleksji, będzie tak o czymś, jak ja to mówię, o czymś bardzo konkretnym, co zostanie z czytelnikiem, mam nadzieję, na dłużej. A możesz powiedzieć tak, mogę zapytać w ogóle, da się wyżyć tak z pisania? No i nie, a w tej chwili nie ma mowy w ogóle, bo jestem na początku swojej drogi, także nie nastawiam się zupełnie w tej chwili na jakiś wielki zysk, muszę pracować, nie rozważam, czy kiedyś będę mogła z tego żyć, czy nie. Na razie jest to taka moja pasja i no na pewno każdy zarobek ze sprzedanych książek cieszy, bo jest to ciężka praca i to się poświęca bardzo dużo, żeby pisać. Ale nie myślę jeszcze o tym w kategoriach takich, że może kiedyś da się tylko z tego żyć. Staram się dzielić czas, który mam między pracę, rodzinę i właśnie pisanie i na razie chyba w miarę mi to wychodzi. Bo jak tam czytam, to też lubisz samotność, jesteś samotnikiem. Tak. Z jednej strony lubię rozmawiać z ludźmi, jestem dość gadatliwa, lubię obserwować świat i tak na dłuższą metę to chyba bym sama nie wytrzymała jednak. Lubię mieć moją rodzinę przy sobie,
ale dobrze się czuję w samotności też. Nie boję się takich chwil, gdzie muszę być sama ze sobą. Uważam, że nawet od czasu do czasu ich potrzebuję. Najlepiej szukanie takich chwil wychodzi mi w górach, gdzie jest cisza, spokój, obcowanie z naturą. Czuję się dobrze sama ze sobą, więc tak, taka dusza samotnika, ale jednak lubiąca ludzi, tak bym powiedziała o sobie. A słuchaj, a oprócz pisania, jeszcze masz jakieś hobby, sport uprawiasz czy co? No to właśnie te góry, o których już tutaj wspomniałam, to jest takie, to jest coś takiego, co pozwala mi złapać dystans, właśnie wyprawa w góry. Jeśli mogę się zmęczyć fizycznie, to mi pomaga też tak wyciszyć się, otworzyć głowę na nowe pomysły. I tak myślę, że nawet gdybym mieszkała trochę bliżej, to pewnie bym częściej w te góry się wyprawiała, a że mam trochę daleko, no to tak kilka razy do roku, ale musimy pojechać, stawiamy sobie z mężem coraz wyższe cele i powoli je realizujemy. Także książki plus góry i na wiele więcej już niestety nie starcza czasu. Bo też czytałam, w Rzeszowie mieszkasz, to jest blisko Bieszczad, jesteś w Bieszczadach, to masz jakieś tam góry. Tak, ale to nie te. Aha. Ja mówię, że jak już kiedyś lubiłam Bieszczady, też w ogóle lubię wszystkie góry, ale kocham tylko Tatry. Jednak takie wyższe cele zdecydowanie. Jak pojechałam pierwszy raz w Tatry na taką wyprawę całodzienną, to złapałam tego bakcyla i teraz już mówię, że mogę z przyjemnością pojechać w każde góry, ale ten efekt oczyszczenia głowy to tak naprawdę tylko w Tatrach. No a powiedz, pracujesz jeszcze gdzieś oprócz tego? Pracuję w tym samym biurze tłumaczeń, w którym zaczęłam pracę zaraz po studiach. To jest praca na pełny etat, więc zajmuje mi sporo czasu, ale w miarę ją lubię. Staram się nie narzekać, nie być w gronie tych narzekających na swoją pracę od poniedziałku do piątku. Staram się, żeby mi dawała satysfakcję, przyjemność i chyba tak jest na razie. A powiedz, jak ci się w obecnym czasie w ogóle pracuje, żyje? No, pandemia generalnie dała w kość chyba wszystkim nam, ale mam wrażenie teraz, że powoli to wszystko wraca do normy. I tak jak powiedziałam, ja lubię samotność. Bardziej to wpłynęło na moją córkę, która nie mogła chodzić do szkoły. I trzeba było trochę przeorganizować sobie życie, ale myślę, że już trochę się do tego przyzwyczailiśmy, że powoli wszystko będzie wracać do normalności. I ja też cały czas starałam się normalnie żyć, nie pozwolić się przytłoczyć problemom, negatywnemu myśleniu. A powiedz, a córka chce iść ślady mamy, też marzy o pisaniu i w ogóle ile ona ma lat, ta córka? Moja córka ma 9 lat i pisze w tym momencie bardzo dużo, tworzy sobie jakieś opowieści, historyjki, zapisuje kolejne zeszyty, ciągle mi każe kupować nowy zeszyt, żeby po prostu tworzyć te swoje opowieści o kotkach, pieskach. Także pisze bardzo dużo. Czy jej to zostanie, to myślę, że trudno w tej chwili powiedzieć. No może też ma w genach czasem. Pisanie. Na pewno lubi, na pewno jest bardziej humanistycznym umysłem niż ścisłym, nad czym trochę ubolewam, bo jednak w dzisiejszych czasach lepiej być dobrym z tych ścisłych przedmiotów, ale lubi czytać, lubi pisać, więc mam nadzieję, że będzie rozwijać swoją pasję, jeśli będzie jej sprawiać to przyjemność, bo tutaj warto to podkreślić, że ciężko jest pisać książki, jeśli nie traktuje się tego jako pasji, bo trzeba poświęcić na to dużo czasu, dużo wysiłku. To się dzieje też często kosztem właśnie życia rodzinnego. A tak jak już powiedziałam przedtem, no wyżyć z tego jest bardzo ciężko, więc to jest przede wszystkim pasja i przyjemność. Musi po prostu dawać radość i satysfakcję. No myślę, Aniu, że pójdziesz tego w ślady wielkich pisarzy Marii Nurowskiej, Małgorzaty Kalicińskiej. Myślę, że... Zobaczymy. To myślę, że zweryfikuje czas i też czytelnicy. Ja się staram nie wybiegać w przyszłość daleko. Jestem raczej taką realistką, która mocno stąpa po ziemi.
i żyję, tak można powiedzieć, od jednej książki do następnej, bo kiedy piszę, to staram się skupić na jednym pomyśle, nie myślę o 20 kolejnych. Nie wiem, co będzie za rok czy za dwa. Na razie staram się robić swoje i zobaczymy. Czytelnicy zweryfikują i czas, i realia też na rynku wydawniczym, bo nie są łatwe. No może, Aniu, film powstanie kiedyś na podstawie twojej książki. Też może jakiś reżyser zrobi. A czasem jestem pytana właśnie o to, kogo bym widziała w głównych rolach moich bohaterów, ale z tym też nie jest tak łatwo, bo kiedyś oglądałam taką rozmowę z jedną autorką, której właśnie książka została zekranizowana i ona zwróciła uwagę na taką rzecz, że w Stanach Zjednoczonych bardzo duży odsetek filmów powstaje właśnie na podstawie książek. U nas niestety jest to bardzo, bardzo mało i tak naprawdę ciężko jest, żeby reżyser gdzieś tam dostrzegł jakąś książkę nieznanej pisarki i akurat chciał ją przenieść na ekran, także to jest bardzo trudno i w ogóle na razie o tym nie myślę, nie zastanawiam się, kogo bym zobaczyła w głównych rolach, bo to też nie jest to w ogóle zależne od autora, tylko już od reżysera, który chce ten film zrobić. Także na razie o tym nie myślę, na pewno byłoby miło, ale to tak jak mówię, czas pokaże. No a powiedz, oprócz pisania swoich książek, jakie czytasz jeszcze innych autorów książki? Staram się być otwartym czytelnikiem. Jeszcze jakiś czas temu mogłabym powiedzieć, że czytam tylko powieści obyczajowe plus ewentualnie thrillery psychologiczne, medyczne. Po nic innego praktycznie nie sięgałam. Taka byłam zamknięta w tych dwóch gatunkach, ale od jakiegoś czasu staram się sięgać też po inne książki. Jeśli zaciekawi mnie na przykład opis albo dobre opinie, albo to bardzo często sama osoba autora, na przykład zobaczę gdzieś jakąś rozmowę albo spotkam na targach, to potrafię się skusić na książkę ze zupełnie innego gatunku. Zdarza mi się czytać science fiction nawet, powieści historyczne, także jest bardzo różnie u mnie. Jak ktoś ma Instagrama, to może sobie do mnie zajrzeć, bo tam bardzo często zamieszczam książkowe polecajki. I myślę, że tam już teraz po prawie 2 latach mojej działalności na Instagramie widać, że czytam bardzo, bardzo różne rzeczy. Oczywiście dominują gdzieś tam te powieści obyczajowe chyba, ale jest różnie, jest kolorowo, jest ciekawie. Bo ja teraz ostatnio czytam książkę, może znasz tę autorkę, Sylwia Kubi. A widziałam twoją rozmowę z Sylwią właśnie, tak. Bo też chyba miałaś niedawno całkiem, tak, nie widziałam. Miała. Także oczywiście tak kojarzę panią Sylwię. Jeszcze nic nie czytałam, ale gdzieś tam w planach jest, także może się zbiorę. Ja to akurat czytam Nasze Niebo. To, tak, trzecią część na tego. Tak. A co byś, Sylwia, chciała na koniec powiedzieć naszym widzom? Jeszcze. Przede wszystkim. Aniu raczej, przepraszam. Aniu, tak. Nie szkodzi. Przede wszystkim, żeby czytać jak najwięcej, żeby mieć otwarty, czytelniczy umysł, żeby sięgać też właśnie czasem po inne rzeczy niż te, które się zazwyczaj gdzieś tam wybierało, żeby nie bać się nowych dla siebie autorów, bo ja zaczęłam sięgać właśnie po wiele nowych nazwisk i to bardzo często są udane spotkania. No i co, książka jest dobra na wszystko, jest dobra na handrę, na pandemię, na choroby, więc jak najwięcej czytać, każdy znajdzie coś dla siebie, wybór jest naprawdę bardzo duży. No tak, dobra jest w ogóle na jesienne, listopadowe wieczory, grudniowe teraz będą, niedługo święta. Tak, ale w lecie też na czytanie na plażę, więc tak naprawdę na każdą porę jest dobra i pozwala się oderwać od rzeczywistości, nawet jeśli ta rzeczywistość jest nieprzyjemna w danym czasie. Oby jak najmniej takich momentów, ale zawsze się można wtedy poratować dobrą książką. To nic, Aniu, ja Ci życzę wszystkiego dobrego, no i dalszej tego kariery w pisaniu, żebyś została wielką pisarką. Dziękuję pięknie, bardzo mi było miło porozmawiać. Też życzę Ci wszystkiego dobrego, żeby ten jesienny czas jakoś tak spokojnie przeminął.
Może jeszcze będziemy miały kiedyś okazję porozmawiać, może jeszcze kiedyś za parę miesięcy czy za pół roku porozmawiamy, jak tam tak, dalej. Jak mi tutaj ten stosik książek troszkę urośnie, bo na razie jest taki dość cieniutki, ale powoli, powoli. To dziękuję Ci, Aniu, jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia do wywiadu. Dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia. Ja też.